Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Wojtuch 566, witam was w kolejnym odcinku Wojtuch Technik. Dzisiaj będzie kilka poradników, jeszcze nie wiem jakich, bo dopiero co robię ten materiał i ogólnie przepraszam, że nie było przez 2 tygodnie materiałów na moim kanale. Ogólnie przez pierwszą połowę sierpnia nie będzie u mnie materiałów, gdyż wyjeżdżam na wakacje, no wow, no, też potrzebuję odpoczynku czasem. I prawdopodobnie przez siebie nie pojawią się filmy, chyba że jeden, ale na razie z tym jednym, co planuję, to no nie jest za ciekawie. Dobra, zapraszam was do różnych losowych poradników. Watch Huge 566, Minecraft, games and more. Okej, więc pierwszym poradnikiem będzie jak nagrywać bezpośrednio obraz z telefonu, ale bez pomocy Androida. Więc ściągacie sobie aplikację taką jak AZ Screen Recorder. Pojawia wam się takie kółeczko. Aplikacja jest darmowa, dlatego możecie sobie spokojnie tutaj nagrywać. Możecie też różnorakie ustawienia. To później. Ale ogólnie macie takie ustawienie, na przykład takie jak prędkość, orientacja, rozdzielczość i tak dalej, czyli podstawowe narzędzia, jeżeli chodzi o nagrywanie. I zaraz zaprezentuję wam nagrywanie bezpośrednio z tej aplikacji. A nagranie prezentuje się w ten oto sposób. Nie wiem, czy to będzie mnie słychać dokładnie, ale musicie też uważać na dźwięki właśnie z innych aplikacji albo z gry. W tym przypadku jest to Sonic Dash, bo na przykład może was przegłuszyć dźwięk aplikacji, dlatego najprostszym sposobem jest ściszenie sobie dźwięku mediów. Zakończycie nagrywanie po prostu klikając. Dobrze, kolejną rzeczą będzie robienie skanu jakiegoś dokumentu. Przydatne szczególnie wtedy, gdy na przykład musicie coś przepisać. Szczególnie przydatne w szkole, gdy musicie na przykład coś przypisać, a wam się nie chce, z tablicy czy coś, no to możecie sobie zrobić zdjęcie albo po prostu z książki coś tam. No wiecie po prostu co chodzi. Dobra. Wchodzicie w aplikację, ściągacie sobie i wchodzicie Tiny Scanner. Jak widzicie, tu już robiłem test, ponieważ ta aplikacja właśnie polega na, jak już widzicie, w sumie na robieniu zdjęcia. Nie wiem, czekajcie, wezmę tu jakiś dokument, nie wiem, kurde, wezmę okładkę z dodatku Witaj w pracy, o, na przykład. Dobra, starajcie się robić zdjęcie tak prosto, żeby później było dobrze obrysować to wszystko. Moment, okej. O, jak widzicie, tutaj mamy opcję do obrysowania, możemy sobie tutaj dostosować. Na przykład ja sobie dostosuję tutaj do okładki, nie, do pudełka, przepraszam, nie do okładki. Chociaż w sumie można to nazwać okładką na pudełko. Na przykład tak. I na przykład tak. Tak z grubsza mniej więcej. I możecie sobie tutaj zrobić tak. Jeżeli chcielibyście kolory, to klikacie tutaj na obraz i klikacie kolory, no i normalnie macie swój dokument zapisany. Na przykład możecie sobie tu nazwać Simsy. No. Więc dobra, przechodzimy do kolejnego poradnika. Dobrze, kolejnym poradnikiem będzie jak zrobić taką minkę zwaną Lenyface. Wchodzicie w Chrome Web Store. Wpisujecie Lenyface. I tutaj macie takie rozszerzenie właśnie zwane jako Lenyface.
Dzięki czemu tutaj macie wszystkie podobne minki do właśnie Lenny Face'a, które możecie wykorzystywać właśnie na przykład w tytułach, albo gdy nie jesteście tacy, wiecie, podnieceni czy coś. No. No i to by było chyba na tyle z tego, z tej części poradnika. No dobra, to by było chyba na tyle z tego poradnika. Nie wiem, nie mam pojęcia, co jeszcze nagrać. Piszcie w komentarzach, jakie poradniki mam nagrać w odnośnie właśnie do komputerów czy coś. No i to by było chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. Kolejny odcinek pojawi się, nie wiem kiedy. No i na razie.